stuprocentowe potwierdzenie tego, że Lech Wałęsa był agentem SB o pseudonimie Bolek, że był agentem niezwykle niebezpiecznym dla osób, które znajdowały się w jego środowisku, w jego kręgu towarzyskim i że otrzymywał za informacje przekazywane na temat swoich kolegów wynagrodzenie finansowe ze strony Służby Bezpieczeństwa. To są jakby najważniejsze informacje, które płyną z tej dokumentacji, która dzisiaj została upowszechniona. Nie ma żadnych wątpliwości, że te dokumenty są prawdziwe. To nie są tylko dokumenty dotyczące Lecha Wałęsy, to jest dokumentacja również pokazująca donosy agenturalne agentów, którzy mieli kontrolować Lecha Wałęsę. Historyk dodaje, że nawet jeżeli Wałęsa przestał współpracować ze Służbą Bezpieczeństwa w 1976 roku, to nie pozostawiło to żadnych wątpliwości, że później w latach 80., a nawet wtedy, kiedy był już prezydentem, cały czas ta współpraca ze Służbą Bezpieczeństwa nad Wałęsą wisiała. Ta dokumentacja niewątpliwie stanowiła jakiś element nacisku na Lecha Wałęsę, ale pewnie jakby stuprocentowe opisanie tego wszystkiego jest jeszcze przed historykami.